A teraz kolejna Kot Kupcio! A co to jest Kot Kupcio? Jak to kurwa a co? 20% rabatu na usługi tej firmy przy licytowaniu samochodów w Szwajcarii. No Kubuś, dzięki, że wytłumaczyłeś. To prosta sprawa. Dziś wyjątkowy odcinek. Oj, bardzo wyjątkowy, nie wiem, lubiuszowy można by powiedzieć. Nawet chyba 200 tysięcy twoich słów przed twoim silnikiem. No tuż, lada moment. No to ja będę pierwszy. No przede wszystkim strasznie ogromnie chciałem podziękować naszym wspólnym widzom. No chłopaki z twojej grupy, Jagodowe TV, wskazali to. Cóż to jest? To już odebrała policja. Chciałem w ogóle też to chłopakom... To są te felgi, co Kiwi co planował mi... zajumać? No właśnie, co mi buchnęli, no zetki wykręcili tylne koła, no i się znalazły. Tutaj komenda na żytnie zrobiła sprytną akcję i no i są. Czyli chcemy pochwalić też policję na pewno. Tak, chciałem pochwalić policję, właśnie z komendę z żytniej tutaj z Warszawy, że no błyskawicznie tam zareagowali, no też no, oglądają te nasze filmy i tak no szybko to się działo po prostu tam, wiesz, to ja tam o 15 zgłosiłem, a tutaj czekaj na telefon, no dobra, o 16 jedź pod taki adres, żeby potwierdzić, że są te, no tak bardzo szybka, fajna, sprawna akcja. Więc koła są nienaruszone, nie są uszkodzone, fakt, że śruby od nich zginęły. A. Na klucz tam 17 jakieś tam etmany szare w dupę, no ale no, najważniejsze, że jest. Czyli serdeczne podziękowania dla widzów. Dla widzów, że tak czujnie oglądacie, że siedzieliście te, no, wszystko i... Dla policji, no. Za sprawną akcję. No i tym bardzo pozytywnym akcentem zaczynamy. Wyjątkowy też odcinek. Wyjątkowy jest odcinek, tylko pogoda nie jest taka, żeby w pełni pokazać możliwości tego sprzętu, który dzisiaj chcieliśmy pokazać, no jest... Piździ wczoraj było ładnie. Jakbyś wczoraj przyjechał, to no właśnie, jakbyśmy zatarło. Wczoraj to nagrywali, byłoby idealnie. O tej godzinie było plus 10 stopni. No. No, teraz tak troszkę kłopoty są z trakcją, mimo że kontrola trakcji jest. No sprzęt jest o***ny w kosmos, wysyn za***. Chodź, bo widzę, że już spoglądasz na niego. Tak. Ślinka cieknie. Powiem szczerze, że już go zarejestrowałem. No troszkę zdążyłem nim pojeździć. Wstęp taki ładny ci nagrałem, tłumacząc jak to tam ile to tam kosztowało, ile na co się czekało i tak dalej. Co za dzień, tutaj Flexa udało się dorwać i od razu z kabelkiem do deku 250, że te wszystkie skrzynie robić tej starszej generacji. A tutaj auta CH już przyjechały, widzę garwolińskie blachy, no i mają dla nas maszynę. Garwolińskie regiony, dobrze, co tutaj ludzie kupują? Miałem taki samochodzik 535D, bunia jedna, tak, ale nie nasza. Tutaj mamy 208, a 200, nie, 307 na torze takim jeździłem. I tu mamy to cudo, bo tak bardzo mocno uszkodzone, porozpierdzielane na zdjęciach wyszło. Teraz będziemy szukać tych uszkodzeń. Tu chyba tu było uszkodzenie jakieś, tu było jakieś uszkodzenie. O, tu jest największe uszkodzenie ciężarek, widzę, będę miał do kupienia. I zdaje się, że tutaj na dekielku była ryska. Jest ryska. Kurde, wszystko się zgadza. Cały sprzęt przyjechał. Panie, kolego, jak my go teraz wyciągniemy, kurde? Te szczegóły ogrywam, wcześniej nagrywałem, jak ja go licytowałem, jak to wszystko wygląda, że od razu puszczam przelew z prowizją, teraz panu kierowcy będę płacił za transport oraz akcyzę, nie, czy za co tam? Opłaty celne, no to właśnie takie są opłaty, to na miejscu przy odbiorze płatne u pana kierowcy, a teraz musimy to jakoś zwalić, k***a, nie będzie to chyba łatwe. Wchodzę i się trzęsę z podniecenia, no już chłopak tam podwozi go do mnie, u mnie będziemy to wszystko przypakowywali, wypakowywali go, o kurde. Ale kurde, wrażenie mam, że te takie jakieś rysy uszkodzenia na zdjęciach licytacji to takie, były jakieś dużo bardziej widoczne jak teraz na żywo. To jakby ktoś, kurde, jakimś bezbarwnym czymś się domalował, żeby to chujowie wyglądało jak w rzeczywistości. No być może ktoś się chciał pozbyć tego motocykla. No trzeba będzie go objeździć. Mam plan dzisiaj zrobić mu przegląd. Później dokumenty będę woził do tłumaczenia. No i rejestrować. Żeby nie było. Motocykl kupiłem na firmę. Będzie on pewno wynajmowany głównie jako usługi marketingowe dla sklepu RR Moto. Tak więc będzie na siebie zarabiał i przy okazji będzie się jeździł, ale fajnie, tyle ma elementów karbonowych, nawet ma karbonową tą osłonę łańcucha. Kurwa, jestem taki podniecony, że aż mi ciężko samochodem jechać, kurwa, aż bezdech jakiś taki czuję, tak mi flaki aż wciąga, ja dole, kurwa. Szkoda, że nie mogę nim jeszcze legalnie na ulicach jeździć, trzeba go kurwa zrejestrować. Kolega tutaj pomysłowy, zapala jak mróweczka, wrócę jak już tam patrzę, co tam się dzieje. No zaraz, o kurde, opona ciepła, ale to słoneczko, myślałem, że jeżdżone było, ha, kurde, ty no, ładniejszy od mojej M-ki. Leasingowanej. To jest M1000R. O, tutaj jednej części brakuje. Śrubki jedna się odkręciła, to jedna śrubka powinna być od hamulca w tym miejscu. No to zaraz do Intrapez zapalamy, kupujemy. O kurwa. Trzeba będzie tutaj co zrobić. O, hamulca coś nie ma. Czyli coś tutaj... Płynu hamulca. A, dobra, zapowietrzył się. Bo zbiorniczek wychyla do góry nogami. O, wrzesz k***wę mać, no to musimy odpowietrzyć kabelem. Co, mamy jeszcze kluczyki do niej? Sprawdzamy poziom oleju i palimy. To bardzo panu dziękujemy. Nie obeszło się tutaj bez strat w palcach. I co my tu mamy? Z uszkodzeń. Tu śruby brakuje.
To jest skrzydełko upierdolone w tym miejscu. Tam jeszcze na zdjęciu było zaznaczone, że felga jest, kurde. Jakaś taka kurwa, trzeba będzie zobaczyć. Ta karbonowa, coś z nią, że jest jakiś ch... Olej w piec jeszcze zobaczymy, czy jest. Olej jest, świeżutki. Mam 1600 przebiegu sprzęt, więc jest dopiero co ten wymieniony, odblokowany. Łańcuch jest tak jak w moim S1000, czyli ten jakiś tam Endurance, że się go rzadziej niby smaruje, ale to gówno prawda, ma te czarne TT. To ma fajne, u mnie jest takie miękkie, badziewne, to jest karbonowe. Ona jest w jakimś takim competition pakiecie. Dobra, jak ma olej, to jak coś zapon włącza. O. A, ona chyba nie zapalina biegła, ale dobra, dobrze mówisz. Na wszelki. O kurde. 1469 przebiegu ma sprzęcik. Po niemiecku język, to trzeba będzie zmienić. Dobra, no to palimy. O, nieodblokowana chyba jest, bo ma... O, paliwa cały. To jest chyba akcesoryjne skrzydełko? Tak, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy ona takie ma, czy nie. Dobra, no. Działa, chodzi, hamulca nie ma. SS, one miały jeszcze jakiś taki SOS guzik. To tempomat jest jak w tym moim. Tu są jakieś, to jest jak w moim, tu jest jak w moim. Klakson jak w moim. Taki świeży katalizatorem. O, wydech ma inny jak mój. Tak chodzą one. Ciekawe, że to jest tłumiczek tylko, czy cały wydech jest akrapa? Nie, chyba tylko tłumik ma akrapa. Zacisk ma ten niebieski, moja miała inny. Te felgi muszę zobaczyć. Na tylnej felce coś było zaznaczone, że coś jest jakiś ch**. Ma inne od mojej. Inaczej regulowane. Znaczy trochę się różni od S1000. A jest trochę, no. Naklejeczka. Może się ją podgrzeje, naklejka się jeszcze tutaj naprawi. No i jest rysa na tym deku. To nie jest, myślałem, że nawoskowane tak jest. A no to co było napisane w ogłoszeniu, że to jest rysa. To mnie zastanawiają hamulce. No przewody wszystkie mają całe, kurwa. A się tak za powietrze w ogóle, kurwa, hamulca nie ma. W nim. Dobra, szukam tych śrubek, bo tak fajnie jakiś gość zasób powysyłał mi strasznie dużo śrubek, jak mi spolili w moim tamtym podeszedłym sprzęcie. On tego nie ma, tego mocowania do laki. Jeżeliśmy żadnej najmniejszej skazy nie ma na felze, jedyne co, to fabryczne naklejki z felgi schodzą, taki badziewik troszkę. Może ciekawe, czy polska gwarancja jakoś na to będzie obejmowała, bo motocykl jest poza Unii Europejskiej, żeby tą naklejkę, nie wiem, gwarancyjnie nową nakleili. Jeszcze zobaczyłem sobie przednią felgę, a na zdjęciach ewidentnie była tylna. Tak jakieś zbliżenie na felgę, czy taki jakiś brud? No to jest brud tylko. Dobra, no to czy my szukamy, sprawdzamy, co tutaj jeszcze jest. No i najważniejsze, że sprzęt jest odblokowany, czy obrotomierz, k***a. Z język wroga niemiecki, 87 stopni ma. No tak, już k***a, tutaj widzę, że już zawsze do 90. Szybciej się od mojej S1000RR wkręca, coś tu k***a jest innego. Nie lada wyzwanie ma, żeby wyjechać. Zobaczymy, czy tylny hamulec nie działa. Tylny działa, a to jest wspólnym ABS-em połączone wszystko. Nie wiem, czy to wszystkie cztery koła trzeba będzie, znaczy no, dwa koła odpowietrze, czy tylko sam przodek. Jakość BMW, to jest skrzydełko całe, nic nie jest uszkodzone, ale też jak przykręcali fabrycznie elementu, też im lakier się tak jakby podgiął od momentu dokręcania, no. Czy to może nie jest do tego wcale wypadku, upadku, że złamane skrzydełko, tylko ta folia tutaj zlazła po prostu jak przykręcili to w fabryce. No dobra, muszę się zorientować, ile skrzydełko kosztuje, ile to do niej kosztuje. I cały taki dekiel wymieniać z takich rysek, k***ać, p***ole, haterysk, jeździć, bawić, cieszyć się trzeba. No taki syty wóz, no, motor akurat, k***a. Cię szukaj, zgadnij, co tu jest w nim z***e? Co to tam wie? Po szlifie roz***ny, zmasakrowany, szkoda całkowita tu w ogóle była i tak dalej. Ja to się nie... Dobra, Krzysiu, masz, skrzydełko jest. Spoilerek taki u***ny. A, tu jest, tu jest rysa na tym, no z tej strony rysa tylko. Na szkle. No rysa na ciężarku, rysa na dekielku. Tak, to zaraz sobie poprawię, muszę to odkręcić. To są jakieś takie, nie wiem, czy odpchania, czy coś. Na szczęście mocowanka mają całe nieuszkodzone. No, nie, jest, to tu nie ma nic do roboty. Nie, hamulca nie ma przedniego. Właśnie nie wiem, w ogłoszeniu było zdjęcie jeszcze, że ta klamka normalnie była, tak? A to tak jakby się śrubka kręciła. Nie, no to drżało w czasie jazdy. No, będzie trzeba go odpowietrzyć. Kurwa, to muszę... No ja tylko głównie przodem hamuję. Tuntu? To jest jakiś lift, zobacz, masz podnoszenie zawieszenia, ciągniesz to i... No i ch...
No to nie. Nie, no fajnie. Karbony ma felgi, jakieś karbony osłony, kurde. No, taki... nie ma powietrza, bo felga karbonowa już pewnie gdzieś puszcza. Wykonanie, wiesz, BMW. A, że tam jakieś posmarowali. Nie, nie ma powietrze. Halo? Twarda jest. No, no, dogadany, już dogadany. Ja mam manometr profesjonalny, zaraz sprawdzę manometrem, jakie jest ciśnienie. Taki Audi ten. Z manometrem idę, a tu jeszcze kwitungi wszystkie, dobra, to już się liczymy, ja już taki podniecony będę, że do biura. To dziękuję ci bardzo i... Pałku, zobaczymy, jakie jest to ciśnienie, bo jak taki... tego sprzętu. O k***a, no tak, trzeba go przepchać. Jest. Jakie emocje. Jeszcze. Mamy wentylę. O, stopkę mam, on ma srebrną, ten ma czarną. Jakie to ciśnienie, Rafałku? Dobre jest, 2-3 bara, no. A z tyłu jeszcze zobaczymy? To jest 2-2-2. Cwaj bara. Z tyłu jeszcze rukniemy, jakie ciśnienie ma powietrza. Gdzie on tu ma? To muszę go do tyłu teraz przepchnąć. Opon ma jakie? Te kap dwójki? Nie, sine mają więcej nacięć. Ma takie bardziej zwykłe opony. 255. Bridgestone ma. Chyba to są S22 model. RS11R. RS11R? No. Bo nie znam takiego. Tu, no. Tu właśnie w ogłoszeniu zaznaczone, że ta felga jest jakoś uszkodzona. No ale całą przejrzeliśmy z każdej możliwej strony. Żadnego uszkodzenia na niej nie ma. Było tak na zdjęciu zaznaczone, że jakoś rysy ma. Jedyne co żeśmy znaleźli to, że naklejka łazi, więc no to szkoda też takie. Tyle są, nie? Więcej. Więcej? Z tyłu powinno być więcej. No 2,7. No to ciśnienie dobre ma. Nagrzała się trochę? Nie. No wydaszek fajniejszy ma troszeczkę dźwięk od mojego, a i wyjście ma taki większy też od mojego, dlatego jest trochę głośniejsza, to na mocniej wpływa. Dobra, naprawię sobie to. Trzeba zrobić ten hamulec i szukam tych śrubek, bo chłopaki tak bardzo ładnie tak się za co zachowali, zdaje się z Łodzi, że wysłali mi kurde dużo śrub do takiej BM-ki nowisienki. Akurat może to będą zbiorniczka. Ale jaja, to w drugą stronę, jakie my to wyliczenia mamy, że kasę jeszcze dostaję, motor i kasę. Dole. No chyba 8,5 stówy, tak? Dziękuję bardzo. No teraz jestem zadowolony, bo już chciałem za transport spedycję, ale no. Proszę bardzo, przekazuję. Dziękuję. No to ja go naprawiam i jadę nim na przegląd dzisiaj, zaraz. Ten motor chyba po akcji serwisowej też pewną manetkę miał, no bo tak już sobie patrzymy z chłopakami, a tutaj ta śrubka już ma ślady gryzienia. Ha, k***a, czy będę musiał sobie taką śrubkę dokupić, że nie była pogryziona. Ciekawy jestem data produkcji tej części, jaka jest. Może wszystkich się to p***oli. Dobra, a teraz biorę, naprawiam sobie to. Śrubkę oryginalną BMW mam, a nakrętkę będę musiał sobie oryginalną zamówić niestety. Wsterka usunięta, na razie jest nieoryginalna nakrętka, to będę chciał w oryginale, żeby było ładnie z śrub opisane BMW. Teraz mamy kolejne usterki, te 30 albo te 25. Dobra, 30. Nakręteczki, będę taką nakręteczkę powinien mieć tutaj, ja dałem taką brzydką, no nieważne, należy go złożyć. To już sobie odkręciłem, tak, dobra. I przykręcam i naprawiony. Dwa już kieruneczki poprawione, teraz powietrzenie hamulca i walimy chyba na przeglądzik, bo tu więcej jakichś rzeczy nie widzę. Jest w ogłoszeniu napisane w umowie, że jest uszkodzony, więc trzeba będzie jeszcze zrobić taki powypadkowy jego przegląd. Bemeczki kurde mnożą, no. Sprawdzimy jak on ma. Troszeczkę poniżej maksa i to samo mu wleje. Dobra, biorę się za łot powietrzanie, czyli odkręcam tą śrubeczkę. O kurde. Panie, jakie te membrany, jakieś takie fajne, że to się nie wylewało, nie przelewało, nie zapowietrzało, ulala. Ja przebadaliśmy motocykl pod kątem serwisowym. Przy przebiegu 8 km miał zgłaszany problem i usuwaną usterkę pompy hamulcowej, ale jaja. I oto dalej, jak hamulca nie było, tak nie ma. Dobra, zobaczę od powietrza go, czy to będzie hulało, czy zadziała tutaj nasza polska, europejska gwarancja, żeby go dać na zrobienie tego hamulca. No powiem szczerze, że serwis szwajcarski też się nie popisał. Ja tak na Polaków naszych tak narzekałem, a tu zobaczcie, ta śrubka jaka upi***ona tutaj. Jaja, jeden ruch i działa, już mam hamulec, cyk. Już jest twardy. I nic płynu jeszcze nie poszło, tylko samo powietrze. Tyle opuściłem, że przepompować składam jak było, no i można dokonać jazdy próbnej tutaj po osiedlu. Żeby odpowietrzniczek mi nie rdzewiał, to se... O. Wyciągam wszystko z niego, żeby tu sucho było. Też prawie gotowe do pierwszej jazdy testowej pod garażem sprzęt jest. A tu jeszcze zauważyliśmy, że ma strasznie luźny łańcuch. W stosunku do mojego S1000RR-a. Taki mały ma przebieg, już wymaga podciągnięcia. Dobra, no zaraz podciągniemy go. A u mnie jak jest? No u mnie mniej.
Teraz sobie w miareczką pomierzymy. To jest napisane, ile powinno... A, tam jest mniej napisane, to jest 45-50 mm. A w tym jest napisane... No, ten ma 10 mm mniej w tej pracy, czyli ten powinien być jeszcze mocniej naciągnięty jak tam u mnie, ale jest luźniejszy. Luzowałem. Dotąd. A, dotąd powinno być luz. A ile jest, Rafciu? Jak zmierzymy? O kur... O ja... 5... O kur... To nawet za dużo jak na S1000 RR. Dobra, naciągamy. Tutaj do... O. 44 mm. No to mieścimy się w tej normie. Jak to wygląda na regulacji. Dobrze, to już mam ogarnięte. Powiem ci strasznie, bo coś patrzysz w dół. To coś, no bo, coś niskiego. Bo tyle kurde detali, że to po prostu rozp***ałem detalami ten sprzęt. Dobra, ciach pokazy, nie ma co przedłużać. Tada! Wyjątkowo. Dziś motocykl. Motocykl będzie. Oj, tak, dużo tak. Było komentarzy o to, żeby nagrywać motocykle. I drugo się zastanawialiśmy, jak to w ogóle tam ugryźć. Jakąś kamerę tu z przodu dam, ja do mikrofonu będę p***ił, opowiadał, no, jeździł. To będzie trochę test, tak naprawdę. Będzie także taki test i porównanie do tego. Bądźcie wyrozumiali dla nas, bo pierwszy raz będziemy tak nagrywać motocykl. No, jak coś się będzie nie podobało, piszcie śmiało komentarz, czy mówcie, nie wiem, kamera tu, kamera tu, kamera tu, kamera tam. Konstruktywna krytyka zawsze mile widziana. Tak, tylko no nie że nie umieć, bo ja nie umieć troszkę tam na torze, tam byłem ile z 20 razy motorkiem, głównie na torze Łódź i tyle. No tak to wcześniej Kuba, miałem komarkę, miałem w łezkę. Opowiadaj. Opowiadamy, no to jest no, tłusty sprzęt, tegoroczny. Ty już masz w końcu prawo jazdy? No kurde, ja stary, ja kiedy mam? O kwiecień 2022 mam prawo jazdy na motocykl. Już na motocyklu mam po prostu przebieg kurde 3000 km na motocyklu. No to gratulacje, bo pamiętam, że... A nie, z 10 tysięcy, bo Afryką z 4. Tamten trochę to 1500. Zajęło, pamiętam, że od momentu, kiedy skończyłeś teorię i praktykę tak, na tak. Kursie. No ale tak motocyklami w swoim życiu, z łącznie z 125, to około 10 tysięcy km już mam zrobione, więc tam już parę tych godzin jest. Delikutaśne bardzo doświadczenie też jest. No sprzęt taki jest, o no, nie mogę się przestać na niego patrzeć. Zawsze jak opowiadam, tu patrzę, a tak to już każdy detal. Wcale się nie dziwię, bo to nie jest wcale taka zwykła wersja. Mega, ultra uje. Cenie, no taka cena za ten motocykl była, że po prostu, no nie wiem, potraktowałem go chyba jako inwestycję, ale szczerze powiedziawszy, no chwilę go podtrzymam, za tamtego S1000 RR spłacam jeszcze leasing i będę sobie na zmianę jeździł tym, no i będę musiał z któregoś po prostu zrezygnować. No czas okaże z którego, no. Ten chyba ma większą wartość kolekcjonerską, co? Tak, no to jest wersja w ogóle, od tej strony może zaczniemy. Nie wiem, od której strony zacząć, czy nie wiem, jak on był uszkodzony, to tam zdjęć. No właśnie, bo mówimy cały czas o auta CH. To są auta CH, to nie, jest, nie motocykle to nie CH, jest zakup to auto. To tylko... auta CH i kupcio wylicytował. No, czasem mi się zdarzy, że wszyscy mnie tam nie przekupują, ale no, coraz ciężej jest coś wygrać. No poszczęściło się. W ogóle za ta licytacja, bo ja w ogóle nie wiedziałem, jak za to dacie. Ja ran tutaj katalogi, no w Polsce za 140 koła taki brutto kosztuje. I tak zacząłem patrzeć, kombinować, ile za to można dać. Fajnie, że można zadzwonić na tą infolinię, się polecić chłopakom. Oni już nie pamiętam, mówili, że tak no 16-17 kupcio, żeby ich dała. Ja tam po swoje mówię, ma być po taniości. Żeby po taniości, tak się stresowałem, cały czas liczyłem, mówię, fajnie byłoby tam kupić, wiesz, za 1/3 cenę, ale mówię, to nierealne, za pół ceny, no i tak. No właśnie, bo nie sztuką jest wygrywać, sztuką jest wygrać tanio. No tak, dlatego mi na przykład jedno, no nie wiem, na 500 pozycji wchodzi, ale jak wejdzie, no to jest radość. Jest duża radość. No dobra, generalnie motocykl na zdjęciach bardzo ciężko było się doszukać jakichś uszkodzeń. Tak jak przeczytałem opis, to było coś takiego, jakby, nie wiem, właściciel się kopnął go w koło i motocykl przy zerowej prędkości wywrócił się na lewą stronę. Wszystkie uszkodzenia, jakie są na tym motocyklu, one są dalej. Ja tylko jedną rzecz wymieniłem. Naprawdę? Was. Tak. To szukaj, to ja nic nie mówię. No dobra, no czekaj. Uszkodzeń. No, zawsze cierpią takie rzeczy jak... No jest. No to na lewą stronę lewą. Trafiony, zatopiony. No, okay. Szukaj dalej. To musiało cierpieć. No to było połamane, to wymieniłem. Czyli wymieniłeś. Kolega... A, to nie wszystkie uszkodzenia są. Ja, no to już musiałem, no to musiałem wymienić, to kupiłem nowy wasu, takie gówno prawie 900 kosztuje. No dobra, ale ja jako były motocyklista tak naprawdę, pierwsze czym bym pomyślał, nie znam historii, nie znam uszkodzenia, czy główka ramy jest cała. No to zerowa prędkość była tego uszkodzenia. No ale nie wiem, sprawdzałeś to jakoś? Nie, jeździłem, testowałem, po prostu śmiga prosto. Czyli tutaj zaryzykowałeś, tak? Mhm. No inaczej się nie da w sumie. Nie wiesz, uszkodzenia widziałem, że są kosmetyczne takie uszkodzenia. No dobra, no tu się często jeszcze motocykle gdzieś rysują. Coś tu jest? Chyba nie. Tutaj nic nie robiłem, tutaj nic nie ma. Tu? No. Całe. Szukasz. Tu też całe. Tu? To się może złożyć. Też całe. Tu coś jest. Jest, dobrze. Jedną rzecz znalazłeś. No z uszkodzeń. No szukaj dalej, no patrzysz się na to, masz na kamerze. Tu jest. Tak jest. Cofnij wcześniej jeszcze. Jeszcze coś tu jest? No tu. No nagrywałeś, pokazywałeś a, to. A, faktycznie. Ja myślałem, że to po prostu brud. No nie, palcem to nie schodzi. Aha. I tu jeszcze jest, wiesz, to nie jest brud. Naklejka jeszcze ucierpiała. Okej.
I to są takie właśnie uszkodzenia tego sprzętu. Ty, to ja bym był naprawdę bardzo zadowolony, jakbym coś takiego kupił. No, zwłaszcza za tą cenę. No i fajna wersja taka do pierdolenia. No właśnie, za tą cenę. Jaka cena? 14 123 franki, bo ja to zawsze z końcóweczki wrzucam, żeby coś tam było, bo chłopaki mi podpowiedzieli, żeby nigdy nie wpisywać 14 na przykład, tylko 14 100, 14 205 na przykład, 13, że jakaś końcóweczka po prostu... Nietypowe wartości. Tak, że każdy może, nie wiem, 14 100 solicytować, bo tyle mu wejdzie, ale ja wpiszę 14 106, no i ja mam wyższą ofertę. Czyli dałeś nadal mniej od tego, co polecali. No, dużo mniej. Czyli zaryzykowałeś. 16-17 tysięcy. Zaryzykowałeś, że się nie uda. Tak. No bo wiesz, to jest tegoroczny w ogóle motocykl. On przebiegł, miał 1462 km. No. Ja teraz z nim po śruby jechałem z powrotem. No tutaj troszeczkę się po mieście pokręciłem. Czy, a cokolwiek... my powiedzieliśmy, co to w ogóle za motocykl? BMW, ale jakie? No takie nietypowe. To jest BMW M1000R. Nie. M1000R. Tak, R. Nie RR, tylko R. I jeszcze w takim pakiecie Competition. I to nie jest naklejka. To jest pod bezbarwnym kolorem. Wow, czyli to jest tak coś jak samochody, taki tak? Taki max dojebany. Competition to jeszcze taka grubsza wersja. Taka odchudzona, że różni się na przykład ma to nie jest tania rzecz. Karbonowe felgi ma, M-kowe ze znaczkiem M, pała. Karbonowe felgi. Tak. Wow, ale lekkie grubo. I czuć to podczas jazdy, no, że tak kurde, że tak pływa, że tak możesz go przewracać. To ja na powagowanych słyszałem o karbonowych felgach w jakimś naprawdę grubym wozie, nie pamiętam, Koenigsegg czy coś takiego. Tak, tak, i Porsche to już zaczęło robić, chodzi więcej na GT3, jakaś tam specjalna wersja. I jest straszna jest różnica, ja mam wiesz, S1000 LR na kutych felgach, tam jest różnica, nie wiem, na felce 700-800 gram. I że ja takie zygzaczki sobie robię, to na S1000 RR to na przykład do jakichś tam 66 na godzinę, że tak możesz się mocno tam składać do 30 stopni. Czyli na tamtym. Na tamtym, S1000 tak, RR, żeby było jasne. A tym takie same wygibaski można robić 10 na godzinę więcej. Po prostu siła żyroskopowa kół jest mniejsza. Aha. I że on jest taki łatwiejszy po prostu w przekładaniu lewo-prawo. Ta masa tak... obrotowa jest tak, mniejsza. Tak, że nie masz cięższe koło na motocyklu, tym on po prostu jedzie prosto. Trudniej skręcić. Nie chce ci skręcić, bo on chce jechać prosto. To jest jak nie, weźmiesz sobie koło rowerowe, wolno będziesz się nim kręcić, to będziesz się obracał. Zakręcisz koło rowerowe szybko, będziesz się trzymał i nie będziesz miał siły w palcach, wiesz, koła no tak. Kręcącego się zrobić. Bo ta bezwładność to wszystko prostuje to koło. Czyli lekkość prowadzenia. Jest taka, no lekkość skręcania. No i też hamulce są przez to mocniejsze, no masz mniejszą siłę hamulcową do zatrzymania. Dobra, mamy tak... podwójną tarczę, to w motocyklach tak, nie jest takie też hamulce mają pakietowe, tam większe, to są chyba jakieś tam no, sinmeritowe klocki. W BMW standardzie mam przewody hamulcowe w stalowym oplocie każde. No i to jest ten Competition pakiet, czyli masz felgi karbonowe, masz no wszystko w zasadzie, masz tam, cały motocykl jest tam w karbonie. Raczej większość części. Tu jakaś tam owiewka karbonowa, lekki akumulator, tutaj masz tam osłonki karbonowe, siedzenie. To są nakładki masz... jakieś, tak? Tak. Bo bak nie jest karbonowy. Nie, bak nie. Bak jest normalny, standardowy, no wersja... A też fajnie, widzę, że to jakiś metalik ten lakier. Tak, taki BMW-kowy kolor. Nie wyczyściłem tego motocykla jeszcze, powiem szczerze, naprawiłem go tylko i zacząłem jeździć dzisiaj i go poznawać. Siedzenie ma M-kowe, jednoosobowe, dupka jest tak jakby jednoosobowa, ale tutaj Pegi ma, więc można sobie tą część plastikową wymienić i będzie dwuosobowy. A kurwa, niestety mój S1000R jest zarejestrowany na jedną osobę, więc by się musiał jakieś zmiany homologacyjne robić i mu dupkę wymieniać. A ten jest zarejestrowany na? Wie. A, no to dokupujesz kanapę już. Osoben. No co dalej, ma w wersji z fajnych dodatków. Wydeszek, tłumik ma krapa. A krap? Tak. Fajnie. Tak. Tu ma te Pegi takie M-kowe, że one mają bardzo dużo... Pegi, co się nazywa? Krasz? Nie. Podnóżek. Podnóżki po prostu, że ma w pełni po prostu regulowane takie nacęce robione, wyglądają takie jakby, wiesz, torowe, że wyglądają na sztywne, ale mają homologację, składają się. Fajnie. Też prawdziwy karbonik wrzucony. Kurde, no, bądź jest maszyna, co tu dużo. No dobra, to teraz dla ludzi, systemy. Co w ogóle nie siedzą w motocyklach. Co to za silnik? Jaka moc? Wiesz co, o kurde, to jest no, 4 cylindry w rzędzie, pojemność 1 litra i taki najbardziej dojebany silnik BMW-kowy. To jest 210 koni mechanicznych. Wow, to wszystko właśnie, rozumiem wolnosące. Wolnosące. Tak kurde się zastanawiam, czy ten silnik nie jest kurde jeszcze jakiś taki lepszy od tamtego, bo tam mam S1000R, on też ma niby 210 koni, a ten silnik na przykład na luzie, jak jeden, drugi wkręcasz, to ten mi się wydaje, że może być taki jak w M1000R, tym najdroższym, najmocniejszym motocyklu. To są takie moje przypuszczenia, bo dużo szybciej się wkręca ten silnik, że takie ma mniejsze wibracje. Na przykład jedziesz z stałą prędkością 5000 obrotów, no oczywiście. Lżejszy układ? Lżejsze korbowody ma chyba, bo tak ma mniejsze wibracje. Tamtym jedziesz 5000 obrotów, taki wiesz, jest taki kurde. A jaki jest przebieg w tym? No podobne mają. Ten ma, tamten ma 1700, a ten ma 1000. Kurwa, muszę pójść po ten, bo jest po krótkim. To czekaj, zapytam. Czy gdyby chronologia była odwrotna, tego byś kupił pierwszego. Na leasing. Nie. Zaut CH. Kupiłbyś tam tego nowego na leasing? Nie. A! Po co? Pospieszyłeś się. A chciałeś mnie za język pociągnąć. Ja tak lubię przewidzieć, co ktoś powiedzie i by się wpierdolić. Nie, kurwa. Nie. Chodzi mi o to, że wiesz, no już zakupiłeś taki motorek, co nie? Czy kupiłbyś go, gdybyś miał ten? No jeszcze na to, że będę chciał sobie sprawdzić, co tam pojeździć, jak to się zachowuje.
No ja bardzo wolno, bardzo ostrożnie jeżdżę. No na Poznaniu 1,52 zrobiłem i tak się prosto bałem, a z taką dużą, no taką powagą jeździ. Chociaż jak hamowałem, tylne koło w górze było, tak z kimś się na prostej ganiałem i później tak nad jednym palcem kliknąłem, ale no dęba, że tak no, powiem, no ale to tutaj są jakieś kontrole pewnie, trakcji, nie trakcji? Chuj jest kontroli, tak. I w ogóle normalnym, klasycznym motocyklem, tymi innymi, co jeździłem, jakbym tak mocno hamował, to bym się wypierdolił po prostu. Tutaj masz na taką kontrolę, że jak hamujesz, to jak wysoko masz się tylne koło uniesie, to po prostu zmniejsza się. To jest dla mnie niesamowite. W tych czasach, co ja jeździłem, a przecież ja nie jestem jakiś stary. To w ogóle nie było takich rzeczy w ogóle. Nie. Tu masz te kontrole z trakcji, one tak fajnie, super płynnie działają, że w ogóle tego nie czuć. I jeden i drugi motocykl, no obłędny ma quick shifter, że to kurwa jeździsz i tych nie czujesz zmian biegów, po prostu tylko no, w zasadzie słyszysz. To jest trochę głośniejszy wydech tego Akrapowicza, to bardziej słychać te zmiany biegów. Mhm. Waga tego motocykla to jest jakieś 195 kg. To też taki jakiś super ultra lekki nie jest. W pełni zatankowany, no jest super w chuj lekki. R1 przykładowo 201 kg ważyła, czy to jest 6 kg jeszcze lżejsze od R1. No to jest taki no top, jeżeli chodzi o lekkość motocykli. No to litr w końcu racji. Ducati robi tylko trochę lżejsze tam motocykle, jakieś tam te swoje super mega ultra turbo wyjebane. Pani Gale? No, V4 jakieś tam jeszcze są, jakieś tam ultra legera, nie wiem jak to się czyta, takie super. Legera. No. I dobra, to pójdziemy sobie, dobra, trochę pokazać ten motorek, w ogóle coś, nie? No nie, no jest pokazane, wszystkie te detale, na które zwracałeś uwagę. To jest zajebista sprawa, tak. To fajnie wygląda, przyznam szczerze, podoba mi się. To chyba przy 200 na godzinę daje ci, nie wiem, tam z 10 kg docisku, z czego dwa takie skrzydełka ważą 3 kg, czyli powietrza masz docisku 7, ja sobie to tak liczę. Okej. Okay. Tak trochę oszukali, bo ciężki jest ten plastik taki naprawdę. Tak? Co ty gadasz? Ciężki. Bo to jest chyba specjalne dociężenie przedniej osi. I w ogóle taka ciekawostka. Te zaciski, kurwa, nie wiem, czy są żeliwne, czy coś, też są kurewsko ciężkie. One też chyba mają dociążyć przednie koło, żeby on na gumę nie szedł. Że, kurwa, normalnie w R1 trzy razy lżejsze miałem zaciski hamulcowe. Ty, to patrz, jakie to jest ciekawe. Z jednej strony próbują odelżyć motocykl, tak, na przykład przenieść Felgą. Masę na przód. Tak, a z drugiej strony no, nie boją się użyć masy, żeby tą rozkład no, masy. No, żeby rozkład masy był, no. W ogóle ten motocykl ma lepszy rozkład masy, jeżeli chodzi o hamowanie tylnym hamulcem. Tam bardziej na kierownicy wiszę i tam sobie, nie wiem, policja jeżdżę, tak delikatnie hamuje i tam cały czas czuje ABS. No, ale dobra, to jest taki typowy toruba. Ścigacz, co nie? Ścigacz, toruba. A ten to taki, no nie wiem, Naked Street. To wywodzi się z tego samego, co Street tamten, Fighter. Że geometria ma podobną, tylko że ma tak, ma w zasadzie inną półkę, inne zamocowanie kierownicy, no i nie ma skrzydeł, nie ma tego osłon takich dużych, aerodynamicznych. Mhm. I tu masz kierownicę taką jak w motocyklach crossowych, że zobacz, jak ona jest szeroka, ona ma, nie wiem, 75 cm szerokości. No, no i jest tak mocno zgięta, co nie? Tak, że no, nie, tak jeździsz na jak nim. Jak na czoperze prawie. Ale to wygodne jest, no. Okej. Okay. No to... Słuchaj, Kuba, jaki my mamy pomysł? Będziemy się chyba starać coś pokazać Ciebie podczas jazdy, co? No dobrze, no to przepisową jazdę po Warszawie pokażemy, później przejedziemy na autostradę i zobaczymy, jak pod to przyspiesza. No pierwotny plan był taki, że pojedziemy na dwa, ale zapomnieliśmy interkomu. No nie, bez interkomu to tak gadać, to tak, to poza ciężko. Tym dzisiaj jest taka średnia pogoda. Słaba na motocykl. Słaba pogoda i takie trochę ryzyko, nie wiem jak tam jeździsz i w ogóle i co, tak dalej. Co, to człowieka już zapomniałem, jak się jeździ na motocykle. A byliśmy razem na torze w Łodzi. No nie raz. Ciekawostka. Jak samochodowy kluczyk wygląda? Kluczyk. To w sumie ciekawe, no. Bo te motocyklowe, takie zawsze filigranowe. Ale kluczyk do niego zauważyłem, że używa się tylko do tego, żeby go zatankować. Aha. I używa się tylko do tego, żeby otworzyć. A to jest jakiś zaduchę. Schowek? Ma mikro taki, kurde, powiedział schowek, to jest taki, szczerze. To pewnie się nawet telefon nie zmieści. Nie, właśnie, bo tu ma chyba USB jakieś. Ojej. A nie, dobra, nic się, o kurwa. O, ktoś korzystał nawet z USB. Nawet wlepa jest autostradowa. Tak. Tylko a tu masz. Po co tu ta wlepa? A tu patrz, tu masz OBD w motocyklu. Ciao. Wow, fajnie. Nie, to portfela tu nawet się nie zmieści. A za czym co tu jest? Wiesz, nie zaglądałem do niego. Dobrze, jakieś narzędzia będą, co? Klucz do świetnych. Coś hałasuje. Aha. O jest, taki w Polsce jakieś robi takie paskudne klucze. 10, 13. Torksik. To takie ciekawe, komunistyczne to narzędzia. Czy to nie Szwajcar sobie wrzucił? No nie ma logo BMW. No właśnie, tak nie wygląda. To sobie Szwajcar wrócił. To by u Ciebie trzeba byłoby zobaczyć. Ty w tym motocyklu na 13, kurde, tutaj nic nie ma w ogóle. Tylko masz wszystko na torksy, te 25, te 30. Kurde, okay. nie wygląda mi to na oryginalne, no może jest. No. Trzeba takie... zobaczyć u Ciebie. No to jest nówka sztuka. Z ciekawości. No. To masz dodatkową, a jedną rzecz chciałem to masz dodatkową masę z tyłu. Największą zaletę kupowania takiego używanego motocykla. No jak ja wiem, pewien... już wiem. No kurde, wiesz co mi się stało. Przyjechałem z salonu. Z Puławskiej tutaj i pokręciłem się po mieście, zrobiłem 46 km i motocykl nie palił. Zapalał. No była historia. No. No i kurwa, i później taka naprawa takiego motocykla, zgłaszasz to wszystko i tak dalej, i trwa to miesiąc. Jest trochę niesmak, co nie? Przyjadą z taką wielką łaską, że go tam zabiorą, że tam te leasingi płacisz i to wszystko, tam gwarancje masz, kurwa, tam opłacone. I tak to tam wygląda. Mhm. I mu powiedzieli, że też nie ma sensu go przywozić, bo tak za 5 dni do niego tam zajrzą i to takie tam, no tak wkurwiłem się. Później ten motor odebrałem i tam jest śruby podziubana, popierdolona ta śruba była, to też aha. Tak koło w oczy. A tutaj już kupisz taki motor, bo generalnie trzeba powiedzieć, że te BMW-ki mają jakieś tam wady. Ta też miała wadę.
Sprawdziłem całą tą historię, bo zaraz obrałem sobie ten spoiler, to mi chłopaki tam sprawdzili. To ten motocykl przy 8 km miał już zgłoszoną jakąś szkodę, że hamulec, że problem jest z hamulcem. Ty, i wymieniano miał pompę hamulcową na gwarancję. Szczerze, ty masz po 40 km, tak? Po 8. Nie, tam, w tamtym. No po 46. Tutaj po 8. To tak brzmi, jakby brakowało jakichś takich testów. Kurwa, no tak, no, jakaś taka hamownia, tak, że kręcą tymi kołami, że parę razy naciskać. No to by od razu wyszło przecież. On miał na gwarancji wymienianą pompę hamulcową. Mhm. Też ten motocykl przyjechał do mnie, miał nieprzykręcony ten zbiorniczek i w ogóle hamulec mu nie działał, że był miękki. Tak jak na zdjęciach się dopatrzyłem, to był jakiś akcesoryjny zbiorniczek i później założyli tak jakby z powrotem do niego seryjny i nie brakowała mi ta śrubka. No to już tak. Ciekawe, na czym polegała awaria pompy hamulcowej? Co? Nie mam pojęcia, no gwarancyjnie przy 8 klientach. Nie miałeś hamulca? Czy miękki jakiś może był, no chuj wie. Nie. Tutaj też w ciekawości mamy M-kowe te niełamki manetki. Mhm. No ślicznie one są wykonane, takie dzieła sztuki, ale ja osobiście wolę takie odlewy. Te odstabilne są takie grubsze, mi lepiej pod palcami mi leżą niż takie M-kowe. To no jest dopłata duża, kurwa, chyba 700 taka klama kosztuje, ale mi się bardziej seryjne podobają. To i tak jednym hamulcem hamuje, paluchem hamuje. Dobra, mieliśmy zobaczyć tutaj cyferki, co tu się dzieje, no bo ten właśnie motocykl jest dojebany w chuj, dużo bardziej od mojego F1000. Bardziej o tą fajny matowy wyświetlacz. Tak, tu się przywita zaraz M-Pała napisem. Dawaj, ładuj się, Amiga. Dobra, to jest tryb sport, to jest identyczne jak w tamtym moim. No przebiegu ma tyle, przejeżdżam 60 km zrobiłem, no pochylenia dzisiaj pokazuje, ma jakieś automatyczne włączanie świateł i ma doświetlanie takich zakrętów. Jak się pochylasz, to że takie kurwa coś białego mi się z boku zapala, to nie miałem West 1000 RR-ku tego na pewno, czy to jest jakiś bardziej dopierdolony, doposażony, no ma tego KLS-a. Ty masz jakąś, tym operujesz, tak? Tak, tym się operuje, no ma ten pomacik tutaj. Długo chłopak na torze mi pokazał, jak to się załącza. Przesuwasz to w tą stronę, cyk, i już jedziesz, nie? Mhm. Tak się go wyłącza. To może kiedyś na nagranie będę jeździł do ciebie motocyklem. Spoko, fajnie by było. I tutaj masz tam temperatury, pokazuje i tak, ten ma czujniki ciśnienia w oponach. Mój nie ma z takich tam bajerów w sumie, no to jest jego największy bajer. Tu masz całkowity przebieg, od ostatniego przeglądu, bo tam miał przegląd robiony, no odblokowanie mocy i tak dalej, to były zerowane tam jego ustawienia. A to czekaj, to jest jakaś procedura, że jeszcze się odblokowuje moc? Kurwa, no normalnie jak wychodzi z salonu, to się kręci do 9000 obrotów. Aha. No to wiesz, w świecie samochodu to wysoko, a w świecie motocykli? To jest nic, on się odbudzi dopiero. W zasadzie od 5000 ma prawie pełen moment obrotowy, a od 9 to tak kurwa konstać zaczyna, tak te doloty mu się otwierają, bo ma przepustnicę w wydechu, przepustnicę w dolocie. Wszystko razem się otwiera i zaczyna dźwięk wydawać, bo tak to cichy jest taki kurwa, jak ci go odpalę, zaraz to skuter taki 300 powiedzmy. Co ty gadasz, no. Dobra, to już są chyba tam moje ustawienia, to są te drugie, czyli tam kurwa z dzisiejszej jazdy, czyli tam, że tam 26 minut dzisiaj sobie pojeździłem, 35 km zrobiłem, bla bla bla, średnia prędkość, zasięg. I ciśnienie w oponach pokazuje, tylna przednia. To są zalecane, bo takie mam w komputerze ustawione, ale muszę to zmniejszyć. W ogóle, no ma w chuj dużo mocy, ja mu z tyłu 2 bary daję. Tak jak ja na torze jeżdżę, na przykład na zimno mam 1,5 bara z tyłu, jak mi się opona fest obrzeje, ja mam 1,8, ale ja wolę kurwa na co dzień mieć te 2 bary, bo przepaść jest przekurewska w trakcji. Jak on go odebrałem... Bezpieczniej. Tak, 2,6 czy 2,7 bara on miał, jak ja go odebrałem w ogóle. I kurwa, tak na czwartym biegu na spizdę mu dawałeś i kurwa kontrola trakcji się załączała. Pojechałem na stację benzynową, spuściłem mu w pizdę na 2 bary. Oczywiście cały ekran, wszystko świeci się na czerwono, że zatrzymaj się natychmiast, kurwa, gaś wóz, bo tu spierdolona awaria tylnej opony, 2 bary i le, ble, ble. Mhm. Ale dajesz na czwórce w pizdę i klej. No. Może musi BMW jeździć w trybie awaryjnym, żeby kleiło. Nie, to nie jest tryb awaryjny, tylko że informacje, że jest niskie ciśnienie. To jest głupota w ogóle taka. I dobra, i co tu jest, że następny termin tam serwisu, kiedy zapraszają, tak wiadomo, ja sobie sam będę robił 100 razy częściej te serwisy, tutaj do chłopaków będę tam na tej głównej ich jeździł do... No kurde. Żeby gwarancję. Tak, żeby była gwarancja, bez taniego normalnie tam gwarancja. Była gwarancja? Dwa lata on ma. Okej, okay. Standard. Dwa lata on ma. No z telefonu można go sparować, masz nawigację, ta nawigacja jest taka śmieszna, a chuj z nawigacją. Pokażę ci jakaś zajebista apka na te motocykle, że jedziesz sobie w ogóle gdzieś i ci pokazuje podczas kurde jazdy, kurde, w zakręcie jak jesteś, jaki miałeś kąt, jaki miałeś prędkość, jaki miałeś obroty. Czyli możesz dokonać analizy przejazdu. Kurwa, analiza przejazdu. Nie, tu mam jakieś tam, tu się chyba gdzieś tam kręciłem, kurwa, no od chuja tego jest generalnie. Tu gdzieś się robi ta analiza, jedź, kurde, tu już zapomniałem. Mój garaż, powiadomienia, ustawienia, jakieś takie moje jazdy były, kurde, czy coś, to się wchodziło. Ja normalnie na torze byłem i mi pokazywało, wiesz, tam na torze Poznań, jak sobie tam jeździłem, nie? Że tutaj tam jeb, tam 248 miałem i tak dalej, liczniku 253. Czyli pokazał GPS-ową prędkość. Tak, GPS-ową prędkość pokazuje. No to dużo nie przekłamuje licznik. Mało przekłamuje, no. Bo też na torze jeszcze te opony się zmieniają. W zakręcie na przykład prędkość ciężar będzie ci przekłamywał, bo jak jedziesz kątem, to średnica opony się tak jakby zmniejsza, że ona jest okrągła, jest, nie? Najwyższa jest tutaj, a tutaj będzie najniższa. Jak jedziesz na złożeniu mocnym takim 50, ja chyba tam 6 stopni miałem,
no to ona już jest kurwa mniejsza o 10%, czyli 10% ci prędkościami już zawyża. Mhm. Nagle prostujesz motor, on, obroty mu spadają, nie? Bo się przełożenie jak w skrzyni biegów CVT zmienia. Z ciekawych takich rzeczy, wersji tej M-Competition chciałem to pokazać. I co nie jest takie badziewne jak w moim S1000RR-ku, masz dużo ładniejszy, dużo sztywniejszy, karbonowy, to. Osłona łańcucha. Do tego chodź, szybko pójdziemy do S1000R-y. No wiadomo, sprzęt tańszy, bo nie ma Competition pakietu, nie ma karbonów. No ale teoretycznie modelowo to jest najwyższy model, tak? Tak, tak. Od tego jest jeszcze M1000RR. No tak. Patrz. Plastik, no. On tu się już nie wytarł trochę od łańcucha? Nie. Zobacz. To jest odpierdolony łańcuchem, to jest tłuste. No, a łańcuch jest taki niby bezobsługowy i tak go trzeba za 1000 km max smarować. To jest ten jakiś Endurance. Jeden i drugi sprzęt ma Endurance'owy. No te opony widać troszeczkę tam pracowały, no. Tam jeszcze takiej okazji nie miałem ich dopracowywać. A jakie tam masz opony? Właśnie chciałem powiedzieć, że tak, te opony gorzej kleją na przyspieszenie. Tu mam jakieś Bridgestone'y, nie znam tego modelu, RS11. Dużo takich nacięć mają, to są takie bardziej uliczne, że widzisz, tamte moje miały gładkie boki, to mają te nacięcia z tych boków. Mhm. I te na przyspieszenie mam wrażenie, że gorzej trzymają, ale dobra, chuj, tam ja jeżdżę na 1,5 bara, a tutaj jeżdżę na dobrze. To jeszcze nie przekreślaj tych opon. Ten na pewno dużo ma tak jakby lepszy hamulec tylnego koła. W tamtym jak hamuję, to tak od razu na bez się załączę, że na kierownicy wiszę, a to jednak na tej dupie siedzę. W ogóle no, to jest taka no, pozycja jest wygodniejsza na tym sprzęcie. Że nie masz takiej, wiesz, do przodu tutaj. No tego nie lubię w motocyklach, w ścigaczach. No jest taka... No, i zupełnie jest inna pozycja. Przez to też może kierownica lżej chodzi. No i jest taki najważniejszy, że jest lekki, poręczny motocykl. Ja nie znoszę, jak motocykl jest taki ciężki. KTM-em na przykład 890 jeździłem i kurde, jakoś nie wiem, z 25 stopni nim robisz takiego skrętu i on nie chce się mocniej pochylić, a tego tak można kurwa fajnie składać. No taki fajny sprzęt. Myślę, że już dużo pogadaliśmy o tym wszystkim. No że myślę, że czas pokazać, jak to nie jeździ. Interesują motocykle, możemy już przynudzać nawet, tak. Ale najlepsze przed nami, idziemy się przejechać. Tak i odpalimy. O, czekaj, to jest dobre. Tylko to nie będzie cold start, bo on jest ciepły trochę. Teraz dogrzewa sobie katalizator, nie? I on tam zaraz spadną mu obroty, zaraz będzie normalnie chodził. Bo on ma tam jakieś Euro 5 i za każdym razem musi zgasić go, zapalić i musi dogrzewać katalizator. Dajmy mu tam chwilę. A nie śmierdzą spalinki z niego nawet. O. No jest normalnie ciepły, przed chwilą nim jeździłem. Jak to ma obroty? Jeszcze zaraz mu trochę odpadną. A masz jakieś informacje na temat temperatur? Mam. Ciśnień? Wiesz, ale to kurwa, temperatury masz, tylko jest takie troszeczkę chujowe, bo trzeba sobie w te menu wchodzić, że wiesz, tutaj sobie wchodzić po prostu w mój pojazd, ciach. W ogóle na trasie jak się jeździ, to on około 73 stopni trzyma, że ma bardzo duży, mocny, wydajny układ chłodzenia. Na to, że jak jeździłem, to ja 90 stopni nie przekraczałem w nim, a to jest temperatura wody, nie? Mhm. Demonstracja gadania jego? Tak. Z chuj szybciej się wkręca od tamtego. To jest w trybie road, a teraz chodzi jak kurwa 300, nie? Tutaj mam taki guzik, naciskam sobie race. I tak chcę popierdzić trochę. Coś pyrka trochę. Bo teraz ma przepustnicę wydechu jeszcze otwartą. Z wolnych obrotów mu daję. Jest inaczej. A weź zrób tak jeszcze raz. A tryb teraz pedziucha włączę. Dobra, a teraz włączę tryb zamulania, czyli tryb road. Dużo łagodniej przepustnica chodzi. Już nie pryka, zamknęła się przepustnica wydechu. Ale wkręca się szybciej od tamtego. Czyli tu mi się wydaje, że chyba ma te tytanowe korbowody. Jednak ten silnik. To tak, chciałoby, że... wiesz, poszukać informacji. Myślę, że... Czy, no w salonie może mi powiedzą tutaj chłopaka tam mam, to może mi zdekoduje ten win, powie co to jest za silnik. Na pewno ma mniejsze wibracje przy 5000 obrotów ten od tamtego. Chyba, że nie. Rynek szwajcarski coś tam lepiej dokręcają, składają. I szybciej się wkręca tak na luzie, jak mu dajesz gaz. To... Swiss Edition. Tak, no Swiss Edition jest tak. To co? Przebieram się, wskakuję w skórę i lecimy majstrujemy kamery. I lewa w górę.
Kurde, podniecam się. Nawet nie tym karbonowym kaskiem, co jest równie karbonowe jak ten motocykl. No jest chyba taniej, twoja GoPro jest droższa od niego. No, ja się podniecam tym, że może coś ciekawego dzisiaj uda nam się nagrać. Ja będzie... skuczę, jak to montować, bo ty chcesz iść z zewnątrz, ty z łapy nagrywać tak. I tutaj ten i to tam tego. Trudno, tam raz tam na ruski rok można się poświęcić. Ja się tylko zastanawiam to, gdzie jeszcze wsadzić mikrofon. Zaraz tutaj to... do szyi czy gdzieś tam do kasku, żeby ci było dobrze słychać. Ujęcie numer 1, DJI, Action Free. GoPro 11, ujęcie numer 2, a ujęcie numer 3 i 4 to my z samochodu. Będziemy cię nagrywać z zewnątrz. Będzie porównanie, czym tym kręcisz? S22? S20 Ultra. S20 Ultra, no dobra. S20 Ultra kontra Action Cam 3 kontra Hero 11 i zobaczymy, co lepiej wygląda. Siema. Bardzo wolno prąd spierdala. Pół godziny nagrywał i ma 70%. Zajebisty. Dobra sprzęt, co nie? No. Ciekawe są, jak jakoś obraz będzie. Ale to też ma dużo baterii. Hmm? Kupcio, rozgadałeś się jak niemowa przed wyrokiem. No ale pytam się, co się gada do mnie. Trzeba teraz nagrać zakończenie. Wiesz co, no tak podsumowując, to tym motocyklem się obłędnie jeździ. Tak się myślałem, że jego wolę jak S1000RR, bo kurde, no taka wolność jest, tak trochę się czuję nim jak na Afryce, że można tak troszkę, może nie to bardziej dziczyć, ale no przemieszczać ciała, że ruchu w ciała ci nie ogranicza i że na trasie nie jestem taki skupiony jak kulka, że cały czas... masz wbity bieg? No. To dawaj na luz. Tak, to jest słuchaj, dawaj na luz, zbijamy żółwia i pozdrawiamy widzów. Trzymajcie się. Pozdrawiamy widzów i dziękujemy.